Gościem Akademii Chorzowskich Osobowości w Chorzowskim Centrum Kultury był Antoni Piechniczek. Piłkarz, trener, szkoleniowiec kadry narodowej i jeden z dwóch, obok Gerarda Cieślika, sportowych symboli Chorzowa. Czuję się przecież chorzowianinem i tego nigdy się nie wyprę, bo wszystko to, co najlepsze w życiu, związane jest z Chorzowem. Tu się urodziłem, tu kończyłem szkołę, tu grałem przez wiele lat w ruchu. Z reprezentacją też odnosiłem sukcesy na Stadionie Śląskim, też w Chorzowie. No, krótko mówiąc, Chorzów jest najbardziej wyraźnie zapisanym miastem w moim życiorysie. Spotkania z Antonim Piechniczkiem zawsze wzbudzają duże zainteresowanie. Widzę zainteresowanie ze strony kibiców, ze strony ludzi, ze strony czasem i tych, którym piłka na co dzień, że tak powiem, nie chodzi po głowie, a mają inne problemy, ale ponieważ rzecz dotyczy nie tylko piłki nożnej, ale w ogóle życia jako takiego, życia na Śląsku, stąd jest sporo ludzi, którzy przychodzą z zainteresowaniem, przysłuchują się temu, o czym mówimy. Przekrój jest taki, jak to się popularnie mówi, od przedszkola do Opola. Może do tego Opola jest trochę więcej ludzi, bo młode pokolenie nie kojarzy trenera Piechniczka z sukcesami z lat, początku lat 80., a jeszcze bardziej nie pamiętają tego, co się działo w latach 70., kiedy ta wielka przygoda naszej reprezentacji z piłką światową się rozpoczęła i miała miejsce przez było, nie było, 4 z rzędu grane Mistrzostwa Świata. 74, 78, 82, 86. A potem 16 lat przerwy i ta młodzież dopiero wskakuje w zainteresowanie piłką od Mundialu 2002, kiedy trenerem już był nie Piechniczek, a trener Engel. Antoni Piechniczek to postać barwna, nietuzinkowa i wciąż bardzo emocjonalnie związana z rodzinnym miastem. Opisana w fascynujący sposób przez Beatę Żurek i Pawła Czado w biografii Piechniczek Tego nie wie nikt, która niedawno ujrzała światło dzienne. Jest to pierwsza i ostatnia książka, jaką ktoś napisał na mój temat. Jest to moja biografia. Miałem szczęście, że trafiłem na bardzo dobrych autorów, na panią Beatę Żurek i na Pawła Czado. Kobieta zawsze dodaje trochę takich cech, powiedziałbym, opartych na wyszukiwaniu momentów sentymentalnych, ciepłych, rodzinnych, dziecięcych. Natomiast Paweł Czado jest wybitnym dziennikarzem sportowym i nurtuję go, że tak powiem, wszystkie moje przeżycia związane z tym wielkim wyczynem. A że się zna na tym, stąd jest dociekliwy i potrafi wiele ciekawych rzeczy wyciągnąć ode mnie, a przez to ujrzały one światło dzienne. Spotkanie uświetnił chorzowski brass band pod dyrekcją Adama Góreckiego.